Siema, hejos. Dzisiaj do mnie wleciała paczka, kurier przywiózł paczkę z firmy Lead, znaczy Oleg Motocykle. Właśnie wziąłem, znalazłem sobie nóż. Powiem wam, że dzisiaj to nie za bardzo mam dobry humor, no ale dobra. Będę starał się coś improwizować. Słuchajcie, no przyszła dzisiaj paczka do mnie. Wielka paka, naprawdę wielka paka ciuchów firmy Lead. Kask, buty, rękawice, gogle, co jeszcze, spodnie, bluzy. Oskar miał mi pomóc, Klaudia miała mi pomóc, Klaudia się zmyła, Oskara no, jeszcze się nie pojawił. No to co, no biorę, rozpakowuję, Szolca wam nagram zaraz. No dostałem po prostu ciuchy, bo w Podartych jeździłem. Czasem warto w Podartych jeździć, ktoś to zauważy i patrzcie. Jak znalazł. No wielka ta paka jest, zobaczcie. No to w końcu będziecie mieli ładnego bleka, a nie takiego obdartego. Patrzcie, buty. Patrzcie, kask. Patrzcie, ciuchy. No ktoś dzwoni, trzeba odebrać. Idę się przebierać. Dobra, to przyjaciel. Konkretny hardcore jest tu. A może czerwone, może lepiej? Czerwone lepiej. Teraz to mogę sobie wybierać co chcę. Czerwone biorę jednak. Czapeczkę trzeba przymierzyć. Dobra, poczekajcie jeszcze. Nie no, kask muszę brać do góry. Dobra, buty. Buty, ciuchy mam. A, te rękawice. Które rękawice sobie wezmę? A, wezmę. A właśnie muszę je przymierzyć. Czekajcie, chwila. Rękawice i rolka. Jadę raptorem testować moje nowe ciuchy, nowy kask, nowe buty, nowe spodnie, nowe rękawice, nową bluzę. Jadę potrenować na gumie. Wow. Enduro. Jadę testować ciuchy, kłada. Tylko jeszcze muszę się trochę pewniej poczuć w pionie. Jest naprawdę mega. Testuję też sobie kamerę, jakby głos zgrywa w tym kasku. Ale powinno być naprawdę dobrze. Lepiej niż w poprzednim. Na kładzie jest fajnie też trenować gumę, bo tutaj warunki atmosferyczne nie są aż tak ważne, czyli wiatr. Jeżeli chodzi na przykład o motocykl. Tutaj ta ulica jest trochę krzywa, wiecie, ona tak leci tutaj na prawo.
lepsze, wyższe te gumy. Coraz lepiej. Wiem tylko, że jak tutaj na gumę daję, to muszę buta sobie zaprzeć tu o tył. Tą lewą nogę. Prawa na hamulcu. Leciutko do przodu idzie. Uła. I nie mogę tak szarpać gazem, bo tutaj minimalnie tego gazu i już idzie do góry. Patrzcie, lekko. A ja bym chciał trochę go dać do góry, tak wolniej trochę przejechać. Ale myślałem, że nogi mi polecą do tyłu. Paliwo tu ucieka, dlatego eko mi mówi, bo nadmiar paliwa mi wycieka. Nie, nie. Ładem to jest zupełnie inaczej niż motocyklem. Wadzie to w lewe łatwo, bardzo łatwo. Tak go lekko podbić to tam spoko, ale tak go do góry zupełnie dać to... Tak jak ktoś mi kiedyś napisał, no do tego to trzeba mieć jaja. No, no trzeba, trzeba. Przerwa mała. Patrzcie, położyłem ten kamień, nie? I wyjdzie na to, że jak to będzie... nikt nie będzie tędy jeździł. Ale wystarczy, że Sława przejedzie i się wywali od tego kamlota. To wam gwarantuję. Najważniejsze jest w gumie, żeby go podbić wysoko, żeby już nie trzeba było się tam męczyć u góry. Ale tu wkłada, no mówię, no boję się jeszcze. Mind grip. Potrzeba. Ale się poślizgnął na plamie oleju. Mowa o Putinie była. Patrzcie, jak wyłoił. Skubany. To nara, trzymajcie się, hejos.